Zacznę od pewnej historii. Wyobraźcie sobie następującą scenę. W pewnym mieście dwóch ludzi siedzi w letniej kawiarni przy stoliku i przekazują sobie pod stolikiem papierową torbę z McDonalda. Dosyć dziwne zachowanie, prawda? Co jest w tej torbie z McDonalda? Czy Big Maci z frytkami? Dlaczego tak się chowają? Bo nie wypada jeść Big Maców z McDonalda w kawiarni innej sieci? Tak naprawdę w torbie była sporej wielkości paczka gotówki. W tym mieście korupcja stała się tradycją. Młode pokolenia nie znały innego życia. Już prawie wszystko załatwiało się pod stołem. Korupcja kładła się głębokim cieniem na to miasto. Po co się uczyć, po co stawać się coraz lepszym, skoro przyjdzie ktoś, kto nic nie umie, a i tak wygra przetarg. Korupcja przeżerała wszystko. Wyjątkiem była jedna rodzina, najzamożniejsza, która prowadziła interesy ze stuprocentową uczciwością, ale to powodowało wielką wojnę, regularną wojnę z resztą miasta, ogromne napięcie, groźby, intrygi, prowokacje, fałszywe oskarżenia, obrzydzanie. Niby wszyscy się uśmiechali, ale ta rodzina odczuwała wielką wrogość ze strony wszystkich. I gdy zamierzali już wyjechać z tego miasta, pomyśleli, że uciec to każdy potrafi, a może spróbować coś zmienić. Czy da się wprowadzić alternatywę? Tak zrodził się pewien pomysł, który stał się zaczątkiem uzdrowienia. Jaki to mógłby być pomysł? Jak wy byście to zrobili? Jak można rozwiązać taki problem? A może znajdziemy coś na ten temat w Bożym Słowie? Co powie nam na ten temat fragment z Ewangelii Mateusza 5? Przeczytajmy. Szczęśliwi, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Czy to będzie odpowiedź na nasz problem? Czy widzimy jakieś podobieństwa? No, tam była wojna, konflikt, a tu jest słowo pokój. Ale po kolei potrzebujemy najpierw odkryć znaczenie tych słów z Ewangelii Mateusza 5. Błogosławieni, czyli wiadomo, szczęśliwi. Szczęśliwi, którzy wprowadzają pokój, ale pokój z kim? Z innymi ludźmi? Z kim jeszcze mogliby wprowadzać pokój? Oprócz tego, że z ludźmi. No, jeszcze z Bogiem, bo człowiek ma przecież konflikt z Bogiem. Więc szczęśliwi, którzy wprowadzają pokój, z kim? Z ludźmi czy z Bogiem? A potem jest powiedziane, że jak wprowadzą pokój, to zostaną nazwani synami Bożymi. Czy widzimy jakieś powiązanie z jakimś miejscem w Biblii, które pomoże nam złapać znaczenie? Pokój z Bogiem czy z ludźmi? I w rezultacie zostaną nazwani synami Bożymi. Więc szukamy, rozmyślamy, liczymy, że Duch Święty podpowie. O, jest takie miejsce. Ewangelia Jana 1, popatrzmy. Przyszło do swej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. To jest sytuacja człowieka przed Bogiem. Człowiek jest prawnie
własnością Boga, został przez Niego stworzony, dla Niego, dla Boga, ale tego nie uznaje. Syn Boży, Jezus Chrystus, przyszedł do swojej własności, ale swoi Go nie przyjęli. Człowiek reaguje wrogością na Boga, bo nie chce być Jego własnością, nie przyjmuje tego. Ze strony człowieka jest wrogość, jest wojna z Bogiem. Ale człowiek może zmienić postawę, może przyjąć Chrystusa. To znaczy podjąć decyzję zmiany wojny w pokój. Uznać, że jest własnością Boga. Czyżby o tym Jezus mówił, gdy powiedział: szczęśliwi, którzy wprowadzają pokój, decydują, by zmienić swoją wrogość lub obojętność wobec Boga, gdy On upomina się o swoje w przyjaźń. Jeszcze raz. Syn Boży przychodzi do człowieka w swojej własności, ale człowiek odpowiada: to moje życie, nie wtrącaj się. Reaguje wrogością, bo ktoś chce zabrać mu to, co jest jego, chociaż nie jest jego, bo Bóg go stworzył dla wspólnoty z Nim, z Bogiem. Jednak człowiek tego nie uznaje. Chce mieć swoje życie dla siebie, dlatego reaguje wrogością. Ale nagle ten człowiek może uwierzyć, że warto inaczej i oddaje swoje życie temu, któremu się ono należy. Bóg postanowił pozostawić tą kwestię każdemu człowiekowi do wyboru. I każdy z własnej nieprzymuszonej woli o tym decyduje. Czy zamieni tą wrogość w przyjaźń, zamieni wojnę w pokój. I co wtedy? W naszym głównym tekście Jezus mówi, że tacy ludzie zostaną nazwani synami Bożymi. A tutaj w Ewangelii Jana 1 czytamy: dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. To samo. A więc jesteśmy w domu, już wszystko wiemy, rozumiemy. Szczęśliwi, którzy wprowadzają pokój, pokój z Bogiem, zamieniają swoją wrogość w przyjaźń i w tym momencie stają się dziećmi Boga, szczególnymi dla Niego ludźmi. Już wszystko jasne. Jakie jest więc główne przesłanie tych słów Jezusa z naszego głównego tekstu? Szczęśliwi, którzy wprowadzają pokój, bo oni będą nazwani synami Boga. Warto zawrzeć pokój z Bogiem, warto uznać się Jego własnością. Jak to mówimy, zaprosić Chrystusa na pierwsze miejsce swojego życia, bo On wtedy obdarzy godnością dziecka Bożego, syna czy córki Boga. W takim razie, jeżeli w tych słowach jest odpowiedź na tą naszą historię, zagadkę, to jakie jest rozwiązanie? Niektórzy z Was myślą o tym przez cały tydzień, bo ta historia została zamieszczona już właśnie przed tygodniem. Więc powracając do tej historii, więc gdy ta jedyna rodzina w tym mieście, najzamożniejsza, która prowadziła interesy ze stuprocentową uczciwością, zamierzała już wyjechać z tego miasta zniechęcona tym, jak jest traktowana, no pomyśleli jednak, że uciec każdy potrafi, a może spróbować coś zmienić. I zrodził się pomysł, który stał się zaczątkiem uzdrowienia. Jaki to był pomysł? No, zakodowany właśnie w tych słowach, które dzisiaj czytamy: szczęśliwi, którzy wprowadzają pokój, bo oni będą nazwani synami Bożymi.
Ta rodzina ogłosiła, że każdy, kto zrezygnuje z korupcji, kto publicznie wyzna swoje korupcyjne grzechy i ogłosi, że całkowicie zrywa z korupcją, zostanie zaadoptowany i stanie się pełnoprawnym członkiem ich rodziny. Mówiłem, że pomysł będzie szokujący. To co? Rozwijamy dalej ten scenariusz? Ogłosili, że ktoś, kto to zrobi, zostanie zaadoptowany i stanie się pełnoprawnym członkiem ich rodziny. Przez jakiś czas nic się nie działo, ale potem zgłosiło się trzech ludzi. Stanęli publicznie, wyznali swoje korupcyjne grzechy, zostali zaadoptowani, stali się częścią tej rodziny, ale to wywołało jeszcze większą wrogość ze strony reszty społeczeństwa miasta. Ta wrogość zwróciła się z całym impetem przeciwko tym trzem i stało się tak, że jeden z nich zginął od kuli zamachowca. Ten fakt śmierci tak wstrząsnął społecznością miasta, że następnie obywatele zaczęli się przyłączać, stawali publicznie i wyznawali swoje grzechy i wkrótce nastąpiło spore uzdrowienie miasta od korupcji. Powstała alternatywa. Może tak być? Takie zakończenie historii? O tym pomyśleliście, gdy rozmyślaliście przez tydzień, a z niektórymi rozmawiałem, podpytywałem, jakie pomysły. No, byliście naprawdę blisko. Szczęśliwi, którzy wprowadzają pokój, bo oni synami Bożymi nazwani będą. Ale w tym słowie pokój kryje się tak wielki potencjał, że warto byśmy jeszcze bliżej się jemu przyjrzeli, by wykorzystać ten potencjał na maks, by doświadczyć maksimum pokoju. Więc osobiste pytanie do każdego z nas i do mnie, czy chcielibyśmy doświadczyć tego pokoju właśnie na maksa, maksimum pokoju. Wskażę parę miejsc w Biblii i pytanie, przy którym z tych fragmentów Bożego Słowa twoje serce najbardziej zarezonuje, zostanie poruszone, to będzie punkt, w którym Duch Święty będzie chciał coś w tobie zmienić. I wtedy będzie trzeba powiedzieć swoje tak chcę. Jaki potencjał kryje się w słowie pokój i jak Bóg chce to coś w nasze życie wprowadzać? Księga Izajasza 9. Albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam dany, na jego barkach spoczęła władza, nazwano go imieniem Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Właśnie to, te ostatnie słowa, dwa, Jezus Chrystus został nazwany Księciem Pokoju. Co to ma wspólnego z nami? No ma, bo wielokrotnie w Biblii, w wielu miejscach czytamy o tym wielkim celu, że my mamy stawać się podobni do Niego dzięki mocy Ducha Świętego. A skoro On jest Księciem Pokoju, to my też mamy być książętami pokoju, dorastać do tej rzeczywistości. Mamy być książętami pokoju. To znaczy, jacy mamy być? Trochę szczegółów. Ewangelia Mateusza 5. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie. Niby oczywiste, ale
Czy doświadczasz tego w swoim sercu? Miłości do nieprzyjaciół. Tego, że nagle się okazuje, że nie masz wrogów. To znaczy, jacyś ludzie myślą, że są naszymi wrogami, nienawidzą może nawet, ale my możemy zupełnie nie podzielać ich wrogości. Mogę być człowiekiem, który nie ma wrogów ze swej strony. Jest z mojej strony pełna spokoju, życzliwość wobec tych, którzy są wrogo nastawieni. Jak doświadczać maksimum pokoju? Ewangelia Mateusza 5, dalej, druga część wersu 45. Ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Dlaczego odpowiadamy życzliwością na nienawiść? Ponieważ Bóg taki jest. On właśnie odpowiada życzliwością, miłością na wrogość ludzi. Jego słońce wschodzi nad złymi i dobrymi. I kiedy stajemy po stronie Boga, wchodzimy pod Jego wpływ, zaczynamy stawać się do Niego podobni. Wtedy Duch Święty wypełnia nasze serca miłością. Pojawia się w nas życzliwość w odpowiedzi na złość, nienawiść. Jak dalej doświadczać maksimum pokoju? Czym ten pokój od Boga różni się od innego pokoju, nie od Boga? Można powiedzieć takiego zwykłego. Pokaże nam to pewna historia, Księga Wyjścia 14. Mojżesz odpowiedział ludowi: nie bójcie się, pozostańcie na swoim miejscu, a zobaczycie zbawienie od Pana, jakie zgotuje nam dzisiaj. Egipcjan, których widzicie teraz, nie będziecie już nigdy oglądać. Pan będzie walczył za was, a wy będziecie spokojni. Mojżesz właśnie wyprowadził Izraelitów z Egiptu. Oni tam byli w niewoli, teraz idą nieuzbrojeni. I oto dowiadują się, że z Egiptu wyruszył Faraon ze swoim wojskiem przeciwko nim. Sytuacja była tym trudniejsza, że Bóg powiedział przez Mojżesza, polecił im pozabierać różne cenne przedmioty należące do Egipcjan. Teraz Egipcjanie ruszyli, by zrobić z nimi porządek, świetnie uzbrojeni, świetnie zorganizowani. I żeby sytuacja była jeszcze trudniejsza, to Izraelici weszli w ślepy zaułek, drogę odcięło morze. I wtedy właśnie Mojżesz powiedział te słowa jeszcze raz: nie bójcie się, pozostańcie w swoim miejscu, a zobaczycie zbawienie od Pana, jakie zgotuje nam dzisiaj. Egipcjan, których widzicie teraz, nie będziecie już nigdy oglądać. Pan będzie walczył za was, a wy będziecie spokojni. To jest ilustracja wewnętrznego pokoju, który daje Bóg. Jest to pokój w samym środku trudności, niebezpieczeństw, wrogości. Skąd się ma brać? Najpierw z wprowadzenia pokoju z Bogiem, z osobistego pojednania z Nim, a później z zaufania, że On będzie działał. Nie jest to pokój, który wynika ze sprzyjających okoliczności. Jest to pokój wbrew okolicznościom. I tym się ten Boży pokój charakteryzuje. Ale jak doświadczyć takiego maksimum pokoju? Oto instrukcja z Psalmu 131. Panie, moje serce się nie pyszni i oczy moje nie są wyniosłe. Nie gonię za tym, co wielkie, albo co przerasta moje siły. Przeciwnie, wprowadziłem ład i spokój do mojej duszy, jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę, tak we mnie jest moja dusza.
Gdy już wprowadziliśmy kiedyś pokój z Bogiem, poddaliśmy Mu swoje ja, potrzebujemy w tej postawie trwać, tą postawę podtrzymywać. Jak można ją podtrzymywać? Przez to, że człowiek nie pyszni się, nie jest wyniosły i nie, dzięki temu nie goni za tym, co go przerasta. Nie idzie za swoimi egoistycznymi ambicjami, lecz w swoich dążeniach jest poddany Bogu i to mogą być rzeczy równie wielkie, albo nawet jeszcze większe niż te, które wynikają z ambicji, ale tutaj jest w tym razem z Bogiem i dlatego jest spokojny. W takim razie, co jest przyczyną niepokoju w naszym życiu? To, że człowiek sam kieruje swoim życiem, idzie za egoistycznymi ambicjami, te ambicje go wyniszczają. Co trzeba zrobić? Jak tutaj czytamy, wprowadzić ład i spokój do swojej duszy. To znaczy uniżyć się przed Chrystusem, Jego postawić ponownie na tronie swojego życia. Wtedy przyczyna niepokoju zostanie usunięta. Patrzymy cały czas na to, skąd się bierze niepokój w sercu człowieka. Księga Izajasza 57. Oto słowa Boga do Izraela. Zawrzałem gniewem z powodu jego występnej chciwości. Ukrywszy się w moim gniewie, cios mu zadałem. On jednak szedł zbuntowany drogą swego serca. Tu jest wskazana przyczyna niepokoju. Występna chciwość, która prowadzi do tego, że człowiek idzie zbuntowany drogą swojego serca. Źródłem niepokoju jest znowu to, że człowiek sam kieruje swoim życiem na przekór Bogu, zamiast powierzyć to swoje życie Chrystusowi. I charakterystyczne goni za chciwością. Skutek jest pokazany 3 wersy dalej, też w księdze Izajasza 57. Bezbożni zaś są jak morze wzburzone, które się nie może uciszyć, którego fale wyrzucają muł i błoto. Nie ma pokoju, mówi Bóg mój, dla bezbożnych. To jest kontrast do charakteru Chrystusa, księcia pokoju. Niepokój. Człowiek boi się, że jego ambicje się nie spełnią. Boi się o siebie, o swoje plany, czy się udadzą. A więc możemy powiedzieć, że największym wrogiem pokoju jest niewłaściwa ambicja wypływająca z serca niepoddanego Bogu. I takie życie przypomina wzburzone morze. Wielu ludzi w tym momencie powie coś takiego, ale mnie to nie obchodzi. I myślą, że jednak osiągną spokój bez Chrystusa. Do takich ludzi są słowa z Księgi Powtórzonego Prawa 29. Zobaczmy. A gdyby ktoś, słysząc słowa tego przekleństwa, pochlebiał sobie w sercu, mówiąc: będę miał pokój, nawet chodząc w uporze mego serca. W ten sposób sprowadzając zgubę. Gdy człowiek trwa w uporze wobec Boga, nigdy nie osiągnie spokoju. Może się łudzić, że wszystko się ułoży. Często ludzie myślą na przykład, nie wiem dlaczego akurat ta liczba pada, ale już za 2 lata uda mi się wszystko ułożyć. Akurat najczęściej, no tak, są teraz problemy, wszystko porozwalane, ale za 2 lata nie ma takiej możliwości. Nic się nie ułoży, będzie niepokój. Po co czekać 2 lata, skoro i tak się nie ułoży?
lepiej osiągnąć ten pokój dzisiaj. Co zrobić w tej sytuacji, by doświadczyć pokoju? Księga Izajasza 27, jak widzimy w wielu miejscach Biblii, jest o tym pokoju coś rozsiane. Raczej niech się uchwyci mojej opieki i zawrze pokój ze mną. Pokój ze mną niech zawrze. Co zrobić, żeby uzyskać pokój ducha? Trzeba zawrzeć pokój z Bogiem. Trzeba Chrystusa posadzić na tronie swojego życia. Na tym polega prawdziwe nawrócenie do końca. I gdy wszystkie te warunki spełnimy, będziemy doświadczać pokoju jakiego? Jaki pokój Bóg daje? Troszeczkę? Księga Izajasza 66. Tak mówi Pan. Oto ja skieruję do niej pokój jak rzekę. Jak Bóg udziela pokoju? Jak rzeki. Będziemy doświadczać maksimum pokoju. Wewnętrzny pokój będzie jak rzeka, która wypełnia koryto, wszystkie jego zakamarki. Pokój przeniknie całe nasze życie i charakter Boga odbije się w nas. Taki potencjał wnosi Chrystus do naszego życia przez swoją obecność. Jeszcze parę sentencji o tym, jak doświadczać maksimum pokoju, by każdy mógł odkryć, przy której z nich serce najbardziej rezonuje. Jak doświadczać maksimum pokoju? Księga Koheleta 8. Rozkazów króla przestrzegaj, pomny przysięgi złożonej przed Bogiem. Nie sprawiaj sobie niepokoju, odejdź sprzed jego oblicza. Nie wdawaj się w złe sprawy, bo wszystko, co tylko zechce, może uczynić. Taka Boża porada, trzeba się dobrze zastanowić, zanim podejmiemy spór z władzą, z urzędem. Czy to jest warte fundowania sobie niepokoju? Bo zabierze to kawałek życia, a życie mamy jedno. No chyba, że Bóg szczególnie i indywidualnie przekonuje nas do tego i tam nas posyła, ale mądrość Boża mówi, no zastanów się, czy warto. I coś podobnego w pierwszym liście Piotra 4, zobaczmy. Nikt jednak z was niech nie cierpi jako zabójca albo złodziej, albo złoczyńca i teraz, albo niepowołany nadzorca obcych dóbr. Jak doświadczać maksimum pokoju? Nie angażować się w niepotrzebne kłopoty, takie, które są tu nazwane wtrącaniem się w nie swoje sprawy. Może tak wiele spraw człowieka denerwuje i chciałby wszędzie włożyć swoje racje, ale może wiele z nich to nie jego sprawy. List do Rzymian 15. A my, którzy jesteśmy mocni w wierze, powinniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne. Jak doświadczyć maksimum pokoju według tych słów? Czekać, aż Bóg zmieni drugiego człowieka, zamiast próbować zmieniać go na siłę. Kłócić się z nim, ponieważ jeszcze nie jest taki, jakim chcielibyśmy, by był. Warto nie brać na siebie ciężaru zmiany drugiego człowieka, denerwując się, że czemu jeszcze się nie zmienił, lepiej to znosić, czekając, aż Bóg to zmieni. Na pewno będzie szybciej.
I jeszcze jedna, ostatnia odpowiedź na pytanie, jak doświadczyć maksimum pokoju. Ewangelia Łukasza 6. Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom, wkopał się głęboko i fundament założył na skalę. Gdy przyszła powódź, potok wezbrany uderzył w ten dom, ale nie zdołał go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto słucha, a nie wypełnia, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy potok uderzył w niego, od razu runął, a upadek jego był wielki. Jak doświadczyć maksimum pokoju w swoim życiu? Pokój wynika też z robienia tego, co słuszne. Jeżeli jest coś, co mnie niepokoi, potrzebuję zaufać Bogu, że On wszystko dobrze uczyni, ale potrzebuję też zrobić to, co jest słuszne w tej sytuacji. Potrzebuję zapytać Boga, co jest słuszne. I zrobić to, co jest słuszne. Zrób to, co słuszne i pozostaw rezultaty Bogu. Mam nadzieję, że każdy z was znalazł odpowiedź na swoje osobiste dylematy wśród tych wielu odpowiedzi, które padły. Jakieś lekarstwo na to, co was niepokoi. Gdzieś tam serce, mam nadzieję, zarezonowało. Gdybym ja miał wybrać z tych wszystkich myśli coś najważniejszego dla mnie, by doświadczyć maksimum pokoju, to co bym wybrał? Ale zanim o tym powiem, małe zdarzenie, taki zbieg okoliczności z tym tematem. Przedwczoraj obchodziliśmy moje urodziny w gronie rodzinnym. Ktoś rzucił, Ewa, niech każdy powie coś o ojcu, dziadku, teściu, jak go widzi. No i bardzo ciekawe, pouczające wypowiedzi członków rodziny. I wtedy moja najstarsza wnuczka mówi: dziadek? Nie znam bardziej spokojnego człowieka. No, zastanawiałem się, czy naprawdę mnie dobrze zna, ale nie rozumiałem, dlaczego mnie to tak ucieszyło, co ona powiedziała, i stało się szczególnie cenne, dopóki nie popatrzyłem na to, na co dzisiaj razem patrzymy, gdy zrozumiałem, że w sumie chodzi o to, by być księciem pokoju. Każdy z nas. No, póki co do tego wzoru Jezusa to jeszcze bardzo daleko, ale no właśnie, co ja bym wybrał z tych wszystkich myśli, by być jeszcze bardziej księciem pokoju, tak jak każdy z nas ma nim być, na wzór księcia pokoju z dużych liter Jezusa Chrystusa, co wybieram? No, może kombinację zaufania, no nie troszcie się o nic, powierzcie Bogu, tak? Właśnie z tym ostatnim. Zrobić to, co słuszne. Jeżeli jest coś, co nas niepokoi, co chce nas ogarnąć właśnie jakimś niepokojem, to mam poszukać tego, co słuszne. I gdy tak rozmyślałem, jak to osobiście zastosować, to pomyślałem, że tym, co mnie tak naprawdę najbardziej niepokoi, to jest to, jak nam się uda naszej wspólnocie udział w tej wielkiej wizji, by każdy mieszkaniec Polski miał w swoim życiu parę okazji, by poznać Ewangelię. No, to jest coś, co mnie najbardziej zajmuje i najbardziej może wzbudzać
niepokój, czy zrobimy to właściwie. Więc ufam Bogu, ale chcę też zrobić, co słuszne. Więc Boże, powiedz mi, co jest słuszne. Ja akurat tutaj w tym przypadku też o tym pomyślałem. Boże, co jest słuszne? Odpowiedź przyszła w ułamku sekundy i jest zawarta w tych słowach z Księgi Przysłów 29. Gdy nie ma widzenia, naród się psuje. Co jest słuszne? Jeżeli jesteś w jakiejś roli przywódczej, no to trzeba rzucać wizję. To jest to słuszne. Więc pozwólcie, że na koniec to zrobię. Rzucę wizję. Będzie ona w formie zagadki. Jestem ciekaw, jak ją odgadniecie. Oto zagadka. Rzecz dzieje się w Warszawie, na głównym skrzyżowaniu Alei Jerozolimskiej z Marszałkowską. Jest tam takie wielkie rondo. Wewnątrz ronda stoi dwóch policjantów opartych o swoje motocykle i rozmawia. Jest trochę przed 15, więc ruch jest jeszcze umiarkowany, ale już wkrótce mocno się zagęści i będzie wymagał ich uwagi i skoordynowania, ale jest jeszcze trochę luzu, więc stoją oparci o swoje motocykle i rozmawiają. Zagadka brzmi, o czym oni rozmawiają? No jak myślicie? Patrząc na kontekst, kto już wie, o czym oni rozmawiają? Jeden mówi do drugiego. Czytałeś ostatnią wynagrodzenie historię, która okazała się dzisiaj rano? No czytałem. Ciekawe, co tam jest ukryte w tym fragmencie Biblii. Czyli zrobił się z tego spory ruch. To znaczy akurat nie ruch na Marszałkowskiej, ale ruch z tymi wynagrodzonymi historie jako formy poznawania Bożego Słowa. Także nawet policjanci na głównym skrzyżowaniu Polski sobie o tym rozmawiają. Fajna wizja? Ale czy ona jest całkowicie abstrakcyjna? To zależy od tego, na ile się zjednoczymy. Wczoraj Marcin Konieczny zrobił spore poruszenie na serwerach, bo po naszej rozmowie właśnie na temat wynagrodzenia i historii forwardował, czyli udostępnił i zalajkował wszystkie wynagrodzenia i historie, chyba od początku. Pewnie nawet satelity wychwyciły wzmożony ruch na łączach. Marcin właśnie chwycił wizję. No, w taki sposób właśnie. To jest właśnie pytanie o przyszłość, o wizję, jak to się spełni. Czy taka rozmowa między policjantami kiedyś nastąpi na tym głównym skrzyżowaniu Polski, zależy trochę od was. Może to też wpłynie na sposób wypisywania mandatów, ale ja oczywiście życzę wam już w tym tygodniu, by był to tydzień bez mandatów. Oczywiście.